Witajcie moi drodzy, z tej strony Soul Voice. Witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku chciałabym porozmawiać i opowiedzieć Wam o chorobie dość unikatowej, która nazywa się chorobą Huntingtona. I właśnie ta choroba tego Huntingtona to inaczej, słuchajcie, mówiąc prościej, w takim jakby dawnym znaczeniu, dawnej nazwy, pląsawica. Choroba ta, kochani, jest spowodowana tak zwanym defektem genu zlokalizowanego w chromosomie czwartym, czyli gen choroby Huntingtona. Wadliwy bowiem gen powoduje, że w tak zwaną powolną, tak jakby powstającą śmierć Waszych komórek nerwowych w Waszym mózgu. Zmiany te są, kochani, odpowiedzialne właśnie za różnego rodzaju objawy choroby tak zwanej dziedziczonej autosomalnie dominująco. I choroba właśnie dziedziczona autosomalnie dominująco oznacza, że tylko jeden rodzic musi posiadać nieprawidłowy gen, by oczywiście Wasze dziecko miało 50% tak jakby ryzyko dziedziczenia wadliwego tego genu. I każdy, kto posiada taki wadliwy gen, niestety prędzej czy później zachoruje. Jeśli chodzi, kochani, o objawy tej choroby, tak zwanej pląsawicy, to choroba najczęściej, powiedziałabym, pojawia się u dorosłych osób w wieku od 40 do 50 lat. I ta choroba tego Huntingtona może jednak, słuchajcie, występować także u rocznych dzieci oraz u dorosłych w wieku nawet 80 lat. Ta ostatnia postać Huntingtona jest jednak bardzo, bardzo rzadka. Choroba ta występuje pod postacią tak zwanej, wiecie, dysfunkcji ruchowych i, inaczej mówiąc, zmian emocjonalnych, które z kolei mogą znacznie się od siebie różnić. Pląsawica, kochani, to przede wszystkim tak zwane typowe dysfunkcje ruchowe, które obejmują, powiedziałabym, tak zwane gwałtowne, inaczej mówiąc, mimowolne ruchy na przykład ramion, czy też pleców, kochani, równie dobrze, i rąk, nóg, czy też tułowia, no, i jak najbardziej twarzy osoby chorej. Na początku członkowie rodziny i przyjaciele często, słuchajcie, nie dostrzegają objawów choroby, a oczywiście zamiast tego interpretują w ogóle, jakby to ująć, tak zwaną tą niewyraźną mowę, bo chory również, który jest chory na tą chorobę, zaczyna w pewien sposób niewyraźnie się wysławiać, zataczać się. I można to zinterpretować jako po prostu takie skutki, szczerze mówiąc, no, nietrzeźwości, więc niektóre osoby mogą po prostu sobie pomyśleć, że taka osoba po prostu za dużo wypiła. Oprócz jeszcze znacznych dysfunkcji ruchowych, w późniejszych, słuchajcie, fazach zauważa się również zaburzenia połykania u takich osób i oczywiście mowy. No cóż, trudność w połykaniu może przejawiać się i prowadzić do sytuacji niestety zagrażających życie, więc to trzeba mieć na uwadze. Jeśli chodzi, słuchajcie, o problemy emocjonalne i psychiczne, to jak najbardziej niestety one występują. Wczesne w ogóle takie objawy choroby Huntingtona zazwyczaj obejmują drażliwość tak zwaną, utratę, generalnie mówiąc, motywacji i zmiany stanu emocjonalnego osoby chorej. Innym widocznym, słuchajcie, objawem jest jeszcze zmniejszenie zdolności umysłowych tej osoby do poziomu tak zwanej demencji. Mogą również występować objawy tak zwane wegetatywne, takie jak na przykład brak apetytu oraz zły sen, czyli brak snu. Pacjenci właśnie z chorobą tego Huntingtona również przechodzą zmiany emocjonalne, i to bardzo duże, słuchajcie, zmiany emocjonalne. Mogą stać się emocjonalnie po prostu bardzo zamknięci w sobie, jednocześnie mogą też być agresywni i mieć oczywiście takie zmienne nastroje, które niby charakteryzują nas, kobiety, szczególnie podczas menopauzy. Ale nie, nie, nie. Mężczyźni również mogą mieć ten problem, zresztą tego typu choroba występuje równie,
tak samo jak i u mężczyzn i u kobiet, więc tutaj, drodzy panowie, u was także mogą się pojawiać takie zmiany nastrojów. Zmiany oczywiście postępu choroby u niektórych pacjentów pojawiają się również urojenia i dochodzi do rozwoju często nawet psychozy. Więc tutaj już również przydałby się psychiatra. Depresja, słuchajcie, może być objawem choroby lub nie musi, lub może stanowić reakcję na świadomość, powiedzmy, obecności choroby, jeśli taka osoba się o tym dowie. A co do rozpoznania, to w celu, słuchajcie, rozpoznania choroby Huntingtona należy przeprowadzać szereg badań, szczególnie we wczesnych stadiach choroby i takie pierwsze kroki to uzyskanie obszernego oczywiście wywiadu rodzinnego, ale biorąc pod uwagę typowe objawy, doświadczony, powiedziałabym, neurolog, psychiatra może zazwyczaj, słuchajcie, podejrzewać chorobę Huntingtona, no już mając, zadając po prostu nawet kilka pytań o sobie chorej i widząc jej zachowanie. Jeśli oczywiście wiadomo, że ten człowiek czy też jego rodzina na przykład cierpieli na taką chorobę, więc wtedy już jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta osoba również ma ten sam problem. Są również przeprowadzane badania neurologiczne i rozpoznanie może być, słuchajcie, ustalone bez potrzeby dodatkowych badań na podstawie wyników oceny oczywiście klinicznej, no i wywiadu, jak wspomniałam. Jednak w większości przypadków technik obrazowania takie jak tomografia na przykład komputerowa i rezonans magnetyczny są oczywiście wykorzystywane do ustalenia ostatecznego, jakby to ująć, rozpoznania właśnie tej choroby i jej przypadłości. Badania neuropsychologiczne oczywiście również się robi i są to badania, które oceniają, słuchajcie, czynniki takie jak sprawność umysłową tej osoby. Można oczywiście wykorzystać do oceny ciężkości choroby również te badania, jednak wydają się one być, powiedziałabym, niespecyficzne. Badania genetyczne jeszcze wchodzą w grę i od 1993 roku chorobę Huntingtona można dokładnie zdiagnozować za pomocą, nie wiem czy wiecie, testu genetycznego, który wymaga oczywiście jedynie niewielkiej próbki krwi od właśnie tego pacjenta i nawet zdrowe osoby, które znajdują się w tak zwanej grupie ryzyka z powodu chociażby posiadania członka rodziny z chorobą Huntingtona, mogą oczywiście poddać się badaniu i zrobić sobie test, aby sprawdzić, czy odziedziczyły niestety ten nieszczęsny, pechowy gen. Każda osoba, wiecie, która rozważa badania genetyczne, powinna najpierw oczywiście uzyskać profesjonalne wsparcie, bo to jest bardzo ważne, ponieważ życie codzienne z tą chorobą niestety może być trudne dla osoby chorej, jak i również dla jej otoczenia czy też rodziny. Ważne jest, by zarówno pacjent, jak i członkowie rodziny, czy też przyjaciele, koledzy z pracy na przykład, jak najszybciej opracowali strategię radzenia sobie z przyszłymi konfliktami, bo niestety one będą. Wsparcie w ogóle społeczne takiej osoby jest niezbędne właśnie dla pacjenta i rodziny. W najlepszym oczywiście interesie pacjenta z chorobą Huntingtona należy pozostanie w ich środowisku pracy tak długo, jak to tylko oczywiście możliwe, bo to wpływa dobrze na psychikę tej osoby. Podczas oczywiście późniejszych etapów choroby należy podjąć wysiłki w celu ustalenia uporządkowanej, tak jakby codziennej rutyny. Bardzo ważne jest również, wiecie, aby pacjent z chorobą Huntingtona stosował odpowiednią dietę z powodu zwiększonego tak zwanego metabolizmu i należy unikać sytuacji utraty wagi przede wszystkim dla tych osób, a lekka nadwaga ma pozytywny wręcz wpływ na rokowanie. Grupy samopomocy mogą oczywiście pomóc pacjentowi i członkom rodziny w radzeniu sobie z codziennością po prostu i problemami istniejącymi z powodu, no, chociażby zmian nastrojów tych, a nie innych osób. Nasuwa też mi się na przykład takie pytanie, co można by było zrobić, żeby na przykład uniknąć zachorowania na tę chorobę. No cóż, przykra wiadomość, nie ma, kochani, niestety metod zapobiegania właśnie zachorowaniu na chorobę Huntingtona. Istotną rolę może odgrywać poradnictwo tak zwane genetyczne,
obejmujące osoby, u których rozpoznano właśnie chorobę, a także ich rodziny. Takie działanie ma na celu po prostu zwiększenie świadomości jedynie osób narażonych na występowanie właśnie takiej choroby, co może się przyczynić do wcześniejszego ustalenia, oczywiście prawidłowego rozpoznania, no i wdrożenia leczenia tak zwanego, słuchajcie, objawowego. Więc jednym słowem, nie ma skutecznej metody, więc tak jakby tej choroby się nie leczy. Leczenie znane w współczesnej medycynie ma na celu jedynie zwalczenie po prostu tych przykrych różnych objawów właśnie tej choroby, a nie innej. I zawsze obejmuje one tak zwaną, słuchajcie, rehabilitację ruchową oraz przede wszystkim ćwiczenia logopedyczne, a także jeszcze wsparcie psychologiczne, bo to jest bardzo potrzebne takiej osobie. W celu w ogóle zmniejszenia nasilenia się ruchów tak zwanych pląsawiczych, stosuje się takie leki jak tetrabenazyna, chociażby czy tak zwany ryloluzol oraz jeszcze, z tego co pamiętam, amantadynę. W zależności od objawów oczywiście ich nasilenia stosuje się także leki przeciwdepresyjne, kochani. I czy jest możliwe całkowite wyleczenie, słuchajcie, mimo brania tych leków? No niestety raczej nie. Całkowite właśnie wyleczenie tej choroby, no przykro mi, ale z tego co wiem, nie jest obecnie możliwe. A przebieg tej choroby jest niestety postępujący z tak zwanym czasem i prowadzi do pogłębienia się niestety objawów choroby, a postęp choroby jest, słuchajcie, bardzo różny u poszczególnych osób, ponieważ każdy jest inny i w zależności od rodzaju tak zwanej mutacji genetycznej danej osoby, która oczywiście występuje u danego pacjenta, w znaczny sposób mogą nasilać się różnego rodzaju problemy związane właśnie z tą chorobą. I przede wszystkim, kochani, jeszcze chyba nie wspomniałam, że zawsze w pierwszej kolejności lekarz zbiera po prostu wywiad dotyczący czasu występowania niepokojących objawów, ich oczywiście charakteru, nasilenia się oczywiście dolegliwości pod wpływem różnych czynników oraz oczywiście dotychczasowego leczenia danej osoby i lekarz może, słuchajcie, zapytać również o obecność podobnych symptomów oczywiście w najbliższej rodzinie chorego, czyli u dzieci, dziadków, etc. I bardzo istotny jest oczywiście wywiad dotyczący chorób towarzyszących oraz różnego rodzaju uzależnień, przyjmowanie w ogóle substancji psychoaktywnych lub na przykład leków też ma istotny wpływ, dlatego trzeba lekarzowi o tym powiedzieć i na pewno lekarz może o to zapytać, ponieważ inne choroby także mogą mieć swoje w swoim tak jakby obrazie podobne, no niestety, objawy, które trzeba będzie później wykluczyć i następnie zwykle przeprowadzany jest wynik badań neurologicznych, na podstawie którego, słuchajcie, lekarz może ocenić ogólne funkcjonowanie układu nerwowego danej osoby i niekiedy niezbędne jest także przeprowadzenie badania obrazowego głowy. Zwykle jest to, słuchajcie, tak zwany rezonans magnetyczny oraz badanie genetyczne, które pozwala na pewne ustalenie ostatecznego, tak jakbym powiedziała, rozpoznania, ale należy, kochani, pamiętać, że początkowe objawy choroby Huntingtona są, jakby tu ująć, niecharakterystyczne i mogą występować w wielu innych chorobach, dlatego lekarz ma dość trudne zadanie i z pomocą właśnie badań dodatkowych będzie stopniowo wykluczał inne możliwości, aż oczywiście do ustalenia odpowiedniej diagnozy i stwierdzenia, że jest to właśnie choroba, mówiąc pokrótce, Huntingtona. Generalnie głównym takim czynnikiem są na przykład ruchy takie pląsawicze u danych osób i wtedy już może to właśnie sugerować chorobę Huntingtona i o tym oczywiście, słuchajcie, zawsze należy powiedzieć lekarzowi. W każdym przypadku zmiany zachowania w ogóle tego pacjenta czy osoby, pogorszenia się funkcjonowania w ogóle społecznego tak jakby tej osoby są również widoczne, ponieważ wcześniej te osoby normalnie funkcjonowały, a teraz można zauważyć jakieś zmiany i przede wszystkim objawy, kochani, ruchowe choroby Huntingtona zwykle postępują bardzo powoli i oczywiście nie zagrażają życiu. Jednak wnikliwa diagnostyka w poradni neurologicznej, słuchajcie, lub na oddziale neurologii jest moim zdaniem niezbędna w każdym przypadku pojawienia się takich ruchów, słuchajcie, pląsawiczych.
Jeszcze, kochani, na koniec Wam dodam, że takie objawy ruchowe występujące takiej osoby to początkowo takie, tak jakby nadmierny niepokój ruchowy i tak zwana niezgrabność, mówiąc potocznie, która z czasem przybiera formę gwałtownych, takich niekontrolowanych ruchów typowych dla właśnie pląsawicy, tak zwanych ruchów pląsawiczych. Pacjent nie potrafi zapanować nad tym właśnie i nad tymi niespodziewanymi ruchami, mimowolnymi tak zwanymi ruchami jego ciała. Jego chód staje się, słuchajcie, taki taneczny, z charakterystycznym kołysaniem się na boki i zaburzenia ruchowe mogą się nasilać pod wpływem, słuchajcie, silnych emocji pacjenta, a zmniejszać lub całkowicie wykluczać podczas jego snu. Dziękuję, kochani, za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Wam serdecznie dużo zdrówka i mam nadzieję, że w Waszej rodzinie nie będzie tego typu problemów. Pozdrawiam cieplutko, do usłyszenia. Cześć!